Eureka. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. A gościem programu Ludzie Nauki jest pan profesor Marcin Pawłowski, kierownik zespołu Kwantowego Cyberbezpieczeństwa i Komunikacji w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego laureat programu FIRST. Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, który wykorzystując mechanikę kwantową, zaproponował zbudowanie samotestującej się maszyny do szyfrowania. Dobry wieczór. Zgadza się wszystko, panie profesorze? E, dobry wieczór, zgadza się. Panie Bardzo profes... mi miło tutaj być. Mnie miło pana gościć. Panie profesorze, porozmawiamy oczywiście o. Tym pana bardzo ciekawym pomyśle na walkę z nieuczciwymi producentami urządzeń do szyfrowania, ale najpierw kilka słów o pana drodze naukowej, bo do fizyki, jak znalazłem, i mechaniki kwantowej dochodził pan dosyć okrężną drogą. No i z tego co znalazłem, najpierw było zarządzanie, a dopiero później fizyka na Politechnice Gdańskiej, zgadza się? Tak, zgadza się. Na politechnikę szedłem w latach 90., czasy dzikiego kapitalizmu, i wpadłem na genialny pomysł, że bycie biznesmenem to jest coś, co mi się przyda w życiu i coś, co chcę robić. No I stąd i to, to zarządzanie, się... tak? Tak, ale dość szybko, jak zobaczyłem, jak wygląda praca w korporacji, po jednym dniu złożyłem rezygnację i przypomniałem sobie, że tak naprawdę od zawsze chciałem być naukowcem, ale nic straconego, bo. Teraz moja grupa jest dość duża i to czego się nauczyłem na zarządzaniu, wykorzystuję przy zarządzaniu moim zespołem badawczym oraz ludźmi pracującymi w moich firmach. No tak, i przy realizacji projektów rzeczywiście ta wiedza się przydaje, ale proszę powiedzieć, skąd pomysł na mechanikę kwantową? No i może proszę przypomnieć, czym jest mechanika kwantowa? Teoria właściwie nie mająca nawet 100 lat, prawda? No i dosyć trudna do zrozumienia. No, rzeczywiście, ona jest trudna do zrozumienia, bo to jest teoria opisująca, jak działa nasz świat, kiedy go rozbijemy na najmniejsze możliwe kawałeczki. Czyli e, cząstki ile... elementarne, atomy. Cząstki elementarne, atomy. Na początku nam. Najtrudniej było zejść jakby z eksperymentami, ze zrozumieniem w dół, a teraz już technologia jest na tyle dobra, że idziemy w górę i zaczynamy prowadzić kwantowe eksperymenty na takich rzeczach dużych jak białka. Ale no to ciągle są maleńkie drobinki. I to jest fajne, bo zawsze podziwiałem biologów czy chemików, którzy mają do opisania tak złożoną rzecz jak krowę, a ja zajmuję się pojedynczą cząstką, elementarną. Można ją często opisać, jak jeszcze sobie uproszczę, coś trzema liczbami. I dlatego jest to takie piękne, bo jest takie proste. No, proste, ale nie zawsze łatwe do zrozumienia, ja przypomnę zarówno Heisenberga, jak i Schrödingera, jego kota. No bo to nie jest takie łatwe do zaakceptowania, że coś może się znajdować naraz, nie w jednym miejscu, a w paru. No ale ja rozumiem, że to wszystko się sprawdza, prawda? Panie profesorze? I chciałem, e, tutaj... tak. chciałem tylko dodać, że nie ma teorii lepiej sprawdzonej niż mechanika kwantowa. Wszystkie inne teorie fizyczne jakie mamy sprawdziliśmy z dość dużą dokładnością. Ale to jest pikuś w porównaniu z tym, jak dokładnie zostały potwierdzone przewidywania teorii kwantowej. Tak, tak, oczywiście, no i te zjawiska, które no, wydawałoby się, no, intuicyjnie są trudne do zrozumienia. Rzeczywiście sprawdzają się nawet w praktyce. I teraz, panie profesorze, bo zanim dojdziemy znowu do projektu, który realizuje Pan y, w ramach programu First Team, to jeszcze warto powiedzieć, że został Pan parę lat temu szefem tego zespołu kwantowego cyberbezpieczeństwa i komunikacji w świetnej placówce, czyli w Międzynarodowym Centrum Teorii. Technologii kwantowych na Uniwersytecie Gdańskim. I proszę teraz powiedzieć, co to znaczy kwantowe cyberbezpieczeństwo? Kwantowe cyberbezpieczeństwo to jest tak naprawdę bardzo prosta rzecz. To jest. Zastosowanie technologii kwantowych do problemów cyberbezpieczeństwa: czyli jeżeli chcemy złamać szyfry, użyjemy komputera kwantowego. Jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed złamaniem szyfru, zaszyfrujemy wiadomości za pomocą kryptografii kwantowej. Czy to właśnie gwarantuje stuprocentowe bezpieczeństwo metod albo szyfrowania, albo wykrywania zabezpieczenia? Nie ma stuprocentowego bezpieczeństwa. Najsłabszym ogniwem zawsze będą ludzie, ale nawet jeżeli mamy stuprocentowe zaufanie do ludzi, to nie powinniśmy w 100% nigdy ufać maszynom, nawet kwantowym, także nie ma czegoś takiego jak stuprocentowe bezpieczeństwo. To, nad czym my pracujemy, to bezpieczeństwo tak bliskie temu stuprocentowemu, jak to tylko możliwe. No właśnie, bo ja wspomniałem, że bezpieczeństwo w sieci to nie tylko problem osób fizycznych. Ale i wielkich firm, organizacji rządowych, partii politycznych. No pamiętamy, co ujawnił Snowden parę lat temu. Pan w swoim wniosku napisał, że nie można zaufać dostawcom urządzeń używanych do szyfrowania. Dlaczego nie można zaufać? A doświadczenie nam tak mówi, ponieważ wiele razy już nas oszukano. Dobrym przykładem są brytyjczycy, którzy zdobyczne enigmy sprzedali po wojnie rządowi Indii. Mówiąc, że jest to urządzenie absolutnie bezpieczne, którego nie da się podsłuchiwać, i Hindusi wykorzystywali je do lat 70. W historii nowożytnej to właśnie Snowden doniósł, że jeden z generatorów liczb losowych, który Amerykańska Agencja Standardów ogłosiła bezpiecznym i zalecanym, nawet został zbudowany przez ich NSA, czyli agencję szpiegowską, tak, żeby Amerykanie byli w stanie go posłuchać. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w systemach szwajcarskiej firmy kryptograficznej były tylne wejścia, które pozwalały nie tylko ich wywiadowi, ale także wywiadom innych państw, podsłuchiwani wszystkich użytkowników. Huawei ma problemy z byciem na europejskim rynku właśnie dlatego, że stosował tylne wejścia do swoich urządzeń. Tak. Takich przykładów można by mnożyć jeszcze wiele. No tak, czyli ja rozumiem, że producenci zostawiają takie łatki, o których oni tylko wiedzą, i te łatki umożliwiają im wchodzenie no, w, te wszystkie, w te wszystkie dane, prawda? Ale ja chciałem Pana zapytać, czy takie modyfikacje w sprzęcie, wprowadzanie tych no, zmian i koni trojańskich nie jest możliwe do wykrycia? Jest bardzo trudne i, jeżeli jest dobrze zrobione, jest praktycznie niemożliwe. Na przykład. Jest... Piękna praca pokazująca atak na generator Leach plusowy wbudowany w procesor Intela Ivy Bridge, gdzie pokazano, że dodanie zaledwie kilku atomów do paru tranzystorów, mhm. których są miliardy w tym urządzeniu. Powoduje z, e, zmianę jego zachowania, także przestaje być bezpieczny. A czegoś takiego, no oczywiście, wykryjemy pod mikroskopem elektronowym, ale nawet jak na to spojrzymy, to nie będziemy wiedzieli, czy to jest przypadek, czy jest złośliwe. No tak. Najlepiej byłoby. Pewno, gdyby zamawiający sprzęt miał kontrolę nad całym procesem projektowania i produkcji urządzeń szyfrujących, no ale, ale pewno to jest niemożliwe do zrealizowania, prawda? Niemożliwe, a nawet jeżeli miałby, to później takie urządzenie, nawet jeżeli zostało zupełnie uczciwie zbudowane, może zostać. Po prostu zaatakowane w jakiś sprytny sposób. Są ataki hakerskie, które polegają na tym, że świecimy mocno lampą na kostkę pamięci i liczymy, że to światło przełoży jakiś bit w kierunek, w który będziemy chcieli. Naprawdę, nawet jeżeli urządzenie jest idealne, nigdy nie możemy zapomnieć, że hakerzy mogą być sprytniejsi od konstruktorów. No tak, zawsze to jest ciągły, ciągły wyścig, ale teraz już przystępując do pana projektu, bo tak. Tytuł pana projektu w ramach programu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej brzmi. Kryptografia kwantowa z samotestującymi się urządzeniami. Proszę powiedzieć, bo z tego co wiem, to urządzenie udało się już zbudować. To już nie jest tylko prototyp. Czym jest tak. to urządzenie? Jak jest zbudowane? Jak ono działa? No i jak do tego celu wykorzystał pan mechanikę kwantową? Więc urządzenie rzeczywiście jest już gotowe, jest już w sprzedaży i jest to generator liczb losowych. Więc z liczbami losowymi jest taki problem, że trudno w zasadzie w teorii kwantowej jest niemożliwe udowodnienie, że one są rzeczywiście losowe, że ktoś ich nie mógł zgadnąć wcześniej. Natomiast teoria kwantowa ma losowość zaszytą głęboko w swoim samym jądrze i jest to teoria do głębi losowa. Na, na przykład słynny kod Schrödingera. Naprawdę. Tak. Nikt póki nie zajrzy, nie wie, czy on żyje, czy nie, możemy z tego zbudować generator liczb losowych, po prostu żywy kot zero, nieżywy jedynka i losujemy sobie te koty i nasze urządzenie robi coś bardzo podobnego. Ma tam kota, który jest tak naprawdę interferometrem, który może albo wysłać światło w stronę jednego detektora, mhm. albo w stronę drugiego. Rozumiem, że I światło laserowe, mam... światło, czyli powiedzmy, no, to są zbiory fotonów, czyli znowu wracamy do tego co jest istotą tak, fizyki tak, kwantowej ee... czyli cząstek prawda światła Oczywiście i to nie jakieś zbiorów fotonów tylko pojedynczych fotonów czasami mhm. dwóch czy trzech jak nam słabo wyjdzie także rzeczywiście pojedynczych cząstek elementarnych i teraz to co my potrafimy zrobić to zabawić się w takie przesłuchanie wyobraźmy sobie że jesteśmy Policjantami bierzemy dwóch podejrzanych do dwóch różnych pokoi, zadajemy im pytania, oni nie mogą ze sobą rozmawiać, więc możemy wykryć, czy oszukują, mhm. zadając te pytania w specjalny sposób. I to, co my jesteśmy w stanie wykryć, to czy ten podejrzany jest w superpozycji bycia częściowo w jednym pokoju, a częściowo w drugim, albo w dwóch jednocześnie, jak się to czasami mówi. I że gdyby wyniki z niego nie były losowe, mm -hmm. to coś byłoby nie tak ze wszechświatem. Czyli gdyby ktoś zaczął podsłuchiwać, to to urządzenie wykryje, że ktoś złamał szyfr, tak, panie profesorze? E, w największym skrócie tak. To, to urządzenie może wykrywać właśnie konie trojańskie, mm -hmm. podsłuchy. Próby awarię, złamania szyfru, tak? By złamania tylko, że on i tych rzeczy nie odróżni. On po prostu powie, okej, okay, coś się złego dzieje. Nie wiem, czy to jest e, awaria, czy atak, ale uważaj, ja tutaj kompensuję mm -hmm. te straty, które mamy. No i w pewnym momencie, jak już będzie tak pod bardzo mocnym atakiem, to po prostu mówi. Przepraszam, już nie daje rady, A, ale tak. do tego czasu będziemy zupełnie bezpieczni. A teraz wróćmy znowu do sposobu zbudowania tego urządzenia, bo w jednym z wywiadów powiedział pan, że prototyp to jeszcze parę lat temu, kiedy zaczynał pan realizację tego projektu, ma być wielkości telewizora, ale w późniejszym etapie to ma być znacznie mniejsze urządzenie. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili? W tej chwili jest to skrzynka do szafy typu rack, czyli takiej go standardowej takiej szafki, jakie mamy w serwerowniach. I tak naprawdę moglibyśmy mieć urządzenie mniejsze, bo, bo ono jest częściowo puste w środku, ale je, je, dzięki temu po prostu nasi klienci, którzy je kupią, mogą sobie je łatwo w swojej serwerowni umieścić. Czyli ma 15 cali szerokości i 2 cale wysokości. No to, Rzeczywiście, to jest taki bardzo, bardzo mały telewizorek. Tak, jakbyśmy chcieli, to byśmy mogli je bez problemu teraz upchnąć do pudełka po butach, na przykład, albo może nawet do butelki po piwie bezalkoholowym? Rozumiem. Teraz tak, bo mówimy o cyberbezpieczeństwie dla urzędów państwowych, dla przedsiębiorstw, ale chciałbym Pana zapytać, czy na przykład to urządzenie, które pan opracował, uniemożliwi także posłuchiwanie rozmów, przechwytywanie naszych prywatnych danych, które przechowujemy no powiedzmy na różnych. Serwerach, albo przesyłamy w sieci. Słowem, czy osoby fizyczne też będą mogły korzystać z tego urządzenia? To ja może doprecyzuję, bo to urządzenie, które teraz mamy, to jest generator liczb losowych, który jest niezbędny, ale żeby mieć pełne bezpieczeństwo, to trzeba jeszcze dodać urządzenia do komunikacji kwantowej, czyli do kwantowej no tak. dystrybucji klucza, które będą używały naszego generatora jako podzespołu. I te urządzenia teraz budujemy, ale gotowy mamy na razie tylko generator listłosłowych i kiedy wszystko będzie, no to rzeczywiście podsłuchanie będzie nieskończenie trudniejsze. Ale zawsze możliwe, niestety. No tak, bo we wniosku do fundacji, przeglądałem jeszcze wczoraj, napisał pan, że mniej bezpośrednim celem projektu jest ogólny rozwój technologii kwantowych. I w tym kierunku prawda? teraz idziemy. No tak, czyli kryptografia kwantowa, komputery kwantowe itd., itd. To nie może być fragment, że tak powiem, tej mechaniki kwantowej tylko zrealizowany, prawda? No oczywiście, no nie ma co przerywać prac, jak nam dobrze idzie. Skoro dobrze idzie, to co dalej z tym urządzeniem? Czy ono będzie drogie, kto będzie mógł z niego skorzystać i, i czy w ogóle jest szansa na jego takie powszechne wykorzystanie? Będzie drogie, ale coraz tańsze i każdy będzie mógł z niego skorzystać. Chcemy je przede wszystkim zminiaturyzować, nie tylko dlatego, że będzie potrzebne mniejsze, bo to nie jest urządzenie, które na razie chcemy włożyć do każdego telefonu. Chcemy, żeby to urządzenie było w każdej serwerowni, ale jego miniaturyzacja i integracja w chipy pozwoli na jego szybszą i tańszą produkcję, ale później rzeczywiście na świecie jest ponad 100 miliardów urządzeń, które się Komunikują bezpiecznie i one wszystkie potrzebują liczb plusowych. Większość z nich to są urządzenia Internet of Things. No i moim marzeniem jest, żeby kiedyś każde z nich miało porządny chip do kwantowej generacji liczb plusowych, który zapewni bezpieczną komunikację nie tylko między moją lodówką a piekarnikiem, to jest mało istotne, ale między na przykład hamulcami elektrycznego samochodu a jego kierownicą. No tak, ja myślę, że to wszędzie w tej komunikacji, pan wspomniał o internecie rzeczy, to jest istotne, no bo lodówka zamówi, no nie wiem, wędlinę, a dostarczony zostanie olej. Także ja rozumiem, że te przekłamania mogą być, no nie wiem, czy aż tak bardzo prostackie, ale ja rozumiem, że to też takie urządzenia będą eliminowały takie różne... Przepraszam. No tak, ale gorsze jest, że lodówka zamówi wędlinę, a przechwyci to złodziej i przyniesie tą wędlinę do domu, a wyniesie lodówkę. No tak, rzeczywiście to są takie no dosyć niewyobrażalne nawet konsekwencje funkcjonowania we współczesnym cyberświecie. I teraz, skoro mówimy już o cyberświecie, bo Międzynarodowe Centrum Teorii i Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego no jest jedną z największych tego typu placówek na świecie, nie wiem, być może największe, proszę powiedzieć, czym jeszcze Państwo zajmują się w tej placówce? No właśnie, jesteśmy tacy duzi, że zajmujemy się wszystkim, co kwantowe. Także mamy grupy, które zajmują się bardzo matematycznymi podstawami mechaniki kwantowej, ale też patrzymy na mechanikę kwantową z zewnątrz czyli rozważamy teorie, które nie są prawdziwe w naszym wszechświecie, i staramy się powiedzieć, badając je. Wytłumaczyć dlaczego one, co jest z nimi nie tak, czemu nasz wszechświat nie działa według tamtych praw, i przez to odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nasz wszechświat jest kwantowy, a nie jakiś inny. Oprócz tego zajmujemy się też e, bardziej takimi przyziemnymi rzeczami, jak, e, jak moja grupa, lub interferometrią, fotonów, metrologią. Wszystkim, co tylko kwantowe. No tak, powiedzmy to zastosowanie fizyki kwantowej, szeroko, bardzo szeroko pojęte jest w tej chwili dosyć powszechne, bo przypominam chociażby jedno z największych osiągnięć ostatnich czasów, czyli wykrycie fal grawitacyjnych zapewne bez pomiarów kwantowych czy bez wykorzystania technologii kwantowych to byłoby niemożliwe, prawda, panie profesorze? Dokładnie, to, to jest w, właśnie potęga kwantowej metrologii. Dzięki mechanice kwantowej możemy zmierzyć rzeczy dużo dokładniej niż byłoby to możliwe gdybyśmy tej teorii nie znali panie profesorze i mam nadzieję że jeszcze nie raz będziemy mogli wracać do prac pana i pana kolegów z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych już ostatnie pytanie o pana plany naukowe czy mógłby pan zdradzić Czym pan chciałby się zająć ze swoim zespołem w przyszłości? Ma pan jakieś pomysły, plany, które pan może oczywiście zdradzić, bo ja wiem, że niektóre państwa prace kończą się patentami, no to o tym zapewne nie można mówić tak publicznie. No tak szczerze, to teraz najbardziej żyję czymś, o czym nie mogę mówić, ale o, ogólnie przez już ponad dekadę nasza grupa zajmowała się upraszczaniem trudnych problemów. Czyli jeżeli widzieliśmy, że coś się da rozwiązać za pomocą mechaniki kwantowej, zadawaliśmy sobie, pytanie, okej, okay, a jak to teraz rozwiązać prosto, tak żebyśmy mogli to zbudować teraz, a nie za 50 lat. I w tym kierunku będziemy szli, chcemy, żebyśmy mogli u nas w Gdańsku budować nie tylko generatory liczb losowych, ale kompletne systemy do kwantowej komunikacji, które nie tylko będą dużo bezpieczniejsze od tych, które są obecnie używane, i nie mówię tylko o klasycznych, mówię też od obecnie używanych kwantowych, z drugiej strony tańsze, prostsze, łatwiejsze w obsłudze, certyfikowane, no po prostu idealne. Panie profesorze, to oczywiście ja sobie także jako użytkownik sieci i różnych urządzeń życzę, żeby tak było, życzę wobec tego powodzenia panie profesorze. Dziękuję bardzo. Gościem Programu Ludzie Nauki był dziś pan profesor Marcin Pawłowski, szef Zespołu Kwantowego Cyberbezpieczeństwa i Komunikacji w Międzynarodowym Centrum Teorii i Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, laureat Programu First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, który wykorzystując mechanikę kwantową Zbudował samotestującą się maszynę do szyfrowania. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Polskie Radio. Program Pierwszy. Jedynka.